Cześć, tutaj Fox Newsy. Zapraszam Was na moją nową serię Świat w 10 minut. Z powodu epidemii koronawirusa podróżowanie jest obecnie niemożliwe. Dlatego zapraszam Was w podróż wirtualną. W pierwszym odcinku udamy się do Irlandii, czyli na Szmaragdową Wyspę. Zapraszam! Świat w 10 minut. Odcinek pierwszy. Dzień Świętego Patryka w Dublinie. Polacy zwykli nazywać Irlandię Zieloną Wyspą, chociaż sami Irlandczycy nazywają ją Szmaragdową. Jak widać na zdjęciach z Google Grafika, ponieważ tylko tam można znaleźć słoneczne zdjęcia Irlandii, przy dobrej pogodzie wyspa rzeczywiście nabiera koloru szmaragdowego. Na moich rzeczywistych zdjęciach przy tradycyjnej irlandzkiej pogodzie kolory są jednak już bardziej szare i zielone. Irlandia położona jest na peryferiach Europy, a konkretnie na północno-zachodnich jej krańcach. Dzisiaj wyspa dzieli się na dwa kraje. Irlandię Północną, należącą do Wielkiej Brytanii oraz Republikę Irlandii. Stolicą republiki jest Dublin. Jest to miasto, które ma około 500 tysięcy mieszkańców. Jest zatem niewiele mniejsze od Poznania. Flaga Irlandii składa się z trzech kolorów, a ich symbolika jest następująca. Zielony oznacza katolików, pomarańczowy protestantów, a biały dążenie do pokoju pomiędzy tymi grupami. Jest także inne wyjaśnienie. Republika, pokój i wierność. Na co dzień w Irlandii króluje język angielski. Nie każdy jednak wie, że spośród 4 milionów Irlandczyków i 500 tysięcy obcokrajowców około 55 tysięcy osób posługuje się na co dzień językiem irlandzkim, a w zasadzie językiem gaelickim. Jest to język z grupy języków celtyckich i jest zupełnie inny od języka angielskiego, należącego do grupy języków germańskich. Na załączonej mapce na zielono zaznaczone są obszary, gdzie rdzenna ludność na co dzień używa języka gaelickiego. Możecie znać chociażby Galway, które jest popularne dzięki piosence Eda Sheerana Galway Girl. Zgodnie z systemem edukacji, wszyscy Irlandczycy powinni jednak znać swój narodowy język, pomimo że w życiu codziennym posługują się angielskim. Język irlandzki jest nauczany w szkołach i trzeba zdawać go na specjalnych egzaminach. Dwujęzyczne są także. Drogowskazy, nazwy ulic, różnego rodzaju tabliczki i napisy, a także napisy na pomnikach. Na załączonym obrazku zdjęcie Ogrodu Pamięci w Dublinie. Popularyzacji języka gaelickiego służy także stacja telewizyjna oraz rozgłośnia radiowa. Język irlandzki jest również jednym z 24 oficjalnych języków Unii Europejskiej. Irlandia znana jest na całym świecie ze swoich hucznych obchodów Dnia Świętego Patryka. Tradycyjnie festiwal otwiera msza święta, podczas której arcybiskup Dublina błogosławi gałązki koniczyny. Całe obchody trwają kilka dni. W tym czasie na terenie całego miasta odbywa się szereg rozmaitych wydarzeń. Do atrakcji należą na przykład parady, wystawy, kino na świeżym powietrzu, przedstawienia teatralne czy wesołe miasteczko. Można także zwiedzić Dublin śladami świętego apostoła. Kolejną z atrakcji jest zazielenienie miasta. Charakterystyczne punkty stolicy Irlandii otrzymują wieczorem zieloną iluminację. Tutaj budynek Clery's.
Custom House, czyli siedziba Departamentu Środowiska i Samorządu Lokalnego Republiki Irlandzkiej. Trinity College, irlandzka uczelnia założona w 1592 roku przez królowę Elżbietę I. i Bank Irlandii. Tradycja zazieleniania charakterystycznych obiektów wykracza jednak poza wyspę. Dotarła także do Poznania. Tutaj na zdjęciu ratusz oraz stadion miejski. Każda osoba biorąca udział w festiwalu Świętego Patryka powinna założyć na siebie coś zielonego. Może być to na przykład wymyślny strój leprekana, biskupa, eleganckie garnitury albo po prostu zielona czapka. Cofnijmy się jednak do początku tej historii i zobaczmy, jak to wszystko się zaczęło. Poznajmy zatem świętego Patryka. Święty Patryk urodził się pod koniec IV wieku. Dokładna data nie jest jednak znana. Niektórzy naukowcy uważają, że żywoty kilku osób zlano w jeden, tworząc osobę świętego Patryka. Ja opowiem jednak tą historię tak, jak gdyby był tylko jeden święty Patryk. Jest to bowiem najpopularniejsza i zarazem moja ulubiona wersja tej historii. Święty Patryk urodził się na terenie Cesarstwa Rzymskiego, w dzisiejszej Walii albo Szkocji. Jego imię to Maelwyn albo Sacca, a być może kombinacja tych dwóch. Święty Patryk był szlachetnie urodzony. Był synem rzymskiego urzędnika, a konkretnie poborcy podatkowego. Stąd też jego imię Patryk, od łacińskiego patrycjusz. Szlachetnie urodzony, wysoki urzędnik, członek rodu zasiadającego w Senacie. Na przedstawionej mapie możemy zobaczyć prawdopodobne miejsce jego urodzenia. Najbardziej prawdopodobne lokalizacje zaznaczone są kolorem czerwonym. Nieco mniej prawdopodobne kolorem niebieskim. Wiemy na pewno, że święty Patryk mieszkał na wybrzeżu. Został bowiem uprowadzony przez piratów. W wieku lat 16 został porwany z Cesarstwa Rzymskiego i sprzedany do niewoli. Jego właścicielem został Miliuk. Był to jeden z licznych irlandzkich królów i władał ziemią obejmującą niewielki obszar wzgórz w Antrim, w dzisiejszej Irlandii Północnej. Słowo król może być tu jednak mylące. Bardziej pasowałoby polskie watażka, ponieważ w tamtym czasie w Irlandii królów było naprawdę wielu. Święty Patryk spędził w niewoli 6 lat. Jego zadaniem było wypasanie owiec. Miał wtedy mnóstwo wolnego czasu. Czas ten zaczął poświęcać na modlitwę i zbliżanie się do Boga. Ten zaoferował mu cudowny ratunek. Pewnej nocy święty Patryk we śnie zobaczył drogę przez ląd prowadzącą do portu, a w porcie statek czekający, aby zabrać go do domu. Po przebudzeniu ruszył w tą drogę, odnalazł statek ze snu i powrócił do Europy. Święty Patryk nie wraca jednak do swojego dawnego życia. Postanawia poświęcić się Bogu. Tradycja podaje, że udał się do północnej Anglii, by pobierać nauki u biskupa Germana z Auxerre, który udzielił mu sakry biskupiej. Na swoją własną prośbę Patryk wraca do Irlandii. Być może wpływ na to miał kolejny proroczy sen, w którym odwiedza go Wiktoryk i ofiarowuje mu listy napisane przez Irlandczyków, proszące go, aby wrócił. Wokół nauczania świętego Patryka wyrosło kilka mitów. Spróbujmy teraz spojrzeć na wybrane z nich. Jak podaje tradycja, święty Patryk nauczał Irlandczyków o Trójcy Świętej za pomocą trójlistnej koniczyny. Nie wiemy, czy tak było w rzeczywistości. Faktem jest jednak, że koniczyna jest symbolem Irlandii do dzisiaj.
Kolejna legenda podaje, że święty Patryk wyrzucił z Irlandii wszystkie węże. Większość naukowców mówi jednak, że tych gadów po prostu nigdy tam nie było. Wątpliwość tę teorię podaje jednak fakt występowania wizerunków węży na pogańskich ołtarzach druidów. Nie mamy także pewności, kto był autorem modlitwy Pancerz Świętego Patryka. Prawdopodobnie powstała ona później, już po śmierci świętego apostoła Irlandii. W modlitwie wyraźnie widać jednak duch Patryka, dlatego prawdopodobnie napisali go jego uczniowie. Wspomnienie świętego Patryka w kościele przypada 17 marca. Uznaje się bowiem, że apostoł Irlandii zmarł właśnie 17 marca w 461 roku, choć i ta data pozostaje niepewna. Pewne pozostają jednak jego osiągnięcia. Nawrócił prawie całą wyspę bez rozlewu krwi, co jest ewenementem w historii Europy. Patryk dzięki swojej pokornej i przyjaznej postawie nawraca prawie cały kraj. Jego ewangelizacja opiera się na szacunku i próbie zrozumienia Irlandczyków. Przez jego dzieła wyraźnie przebija miłość, jaką obdarzył swój przybrany lud. Święty Patryk wyprzedzał także swój czas, jeśli chodzi o podejście do niewolnictwa, do którego miał wyraźnie negatywny stosunek. Bardzo szanował także kobiety. Ostoją pogaństwa przez dłuższy czas pozostawała jeszcze Tara, siedziba irlandzkich arcykrólów. Jednak z biegiem czasu i ona uległa chrystianizacji. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, subskrybujcie. Dawajcie łapki w górę. Już wkrótce kolejne odcinki, kolejne wirtualne podróże. Napiszcie w komentarzach, jakie miejsca chcielibyście ze mną odwiedzić. Do zobaczenia. Fox Newsy.